Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Jak widzicie, jestem w tym momencie schowany w mojej bazie pod tostem. Pod tostem, który tak swoją drogą muszę wam to pokazać, ponieważ nie wiem, czy to już pokazywałem. Tu, patrzcie, tu widać, ma czerwone oczy. Nie wiem, kto mi to podmienił, bardzo niemiłe zachowanie, bardzo niedobre, bardzo brzydkie. Mnie się ono osobiście bardzo nie podoba, no więc będę musiał to zmienić tylko... O, mam tutaj jakąś white concreta, dobra, jakbym miał ich więcej, to by było super, bo bym mógł wszędzie zmienić. Ale tak mi się wydaje, że tak może być średnio z tym wszystkim. Co w dzisiejszym odcinku, bo to też pewnie was bardzo interesuje. Jak pewnie widzicie już po tytule, w dzisiejszym odcinku postaramy się odszyfrować wiadomość Lucyfera z poprzedniego filmu. To było w poprzednim filmie. Jak wiecie, Lucyfer powiedział coś takim dziwnym głosem, to gdzieś tam próbowaliśmy usłyszeć jego szepty, które ciągle mówi Milky. No i okazało się, że to jest jakaś wiadomość, która z tego, co mi pisaliście na Instagramie, ponoć jest to puszczone od tyłu. Czyli jeżeli ja to znowu obrócę, to powinienem usłyszeć tak naprawdę prawdziwą informację, prawdziwy przekaz tej wiadomości, którą Lucyfer tam chciał nam przekazać. Więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że sobie to zrobimy. Ja już wszystko sobie przygotowałem, tak żeby to po prostu obrócić, żeby usłyszeć, jak to właśnie będzie brzmiało. Zanim jak rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19, a już w tym momencie mogę wam powiedzieć, że jutro o godzinie 10, czyli tak jak teraz to widzicie, to pójdziecie spać i rano się budzicie i jest film nowy. Gdzie? Na kanale Filip Szczypka. Tam kanał vlogowy, backstage teledysku od Paliona. Jutro godzina 10. Zapraszam bardzo serdecznie, bo naprawdę odcinek wybitny. Dobrze widzowie, jesteśmy już oczywiście w programie, w którym jestem w stanie odwrócić ten plik. Już mamy przed sobą cały tekst, który został nagrany, tego co Lucyfer do nas powiedział, więc ja jestem gotowy na to, żeby ją przesłuchać. Nie wiem, czy wy jesteście gotowi, jeżeli tak, zostawcie kogoś łapkę w górę, wtedy będziecie gotowi. Dobra, przypomnijmy sobie, jak to brzmiało w ogóle na początku, kiedy to usłyszeliśmy. Oj, no śmierzy się noktaj, serca przecierdywka. Ej, ujawnieniach to też rojwalcji. Ośmiochy w moje serce i myśli zyrtkie są. Ej, czarowani na zakcesiecy, i necy dela. Oj, noży ślachu właśnie slavka to i. Ślawot nad nogi ślajtusą, salam do dziurk. Tłumacząc, Lucyfer powiedział, że kupujcie na Chef Shop, najlepsze kubki na świecie. Dobra, ściągam okulary, bo nic z nich nie widzę. Okej, całe to nagranie brzmi, jakby było po prostu po niemiecku, albo po jakimś szwedzku, czy coś tego typu. No, dziwnie to brzmi, ale napisaliście mi na Instagramie, dzisiaj rano sobie czytałem DM-y, napisaliście mi, że jest to puszczone od tyłu i że będę to sobie puścił po prostu jakby od tyłu. W sensie, że ja, to co mam nagrane, żebym odwrócił i wtedy powinienem usłyszeć cały, że tak powiem, tekst, który Lucyfer mówi, więc jestem ciekaw, to może być całkiem logiczne, że tak powiem, ponieważ faktycznie to brzmi, jakby to było odwrócone. Pisaliście mi też na Instagramie, że już odczytaliście, co Lucyfer tak naprawdę powiedział. No i niektórzy z was mi już pisali, ja tam część widziałem, ale nie czytałem całej wiadomości, że mieliście niespodziankę, więc uwaga. Teraz tak, to jesteśmy w stanie obrócić tutaj, prawie wszystkie myszy reverse, tak naprawdę klikamy R, to też nam jesteśmy w stanie to obrócić. No i co, mamy to obrócone i posłuchajmy, co tak naprawdę Lucyfer miał tam do przekazania. No witam. Ktoś tu odnalazł sposób, jak się kontaktować. Miło tak patrzeć, jak walczysz o nią. Ale niestety jesteście skazani na porażkę. Głosy, które słyszy Milky, z czasem ją wykończą i sprawią, że totalnie zwariuje. A ty będziesz patrzeć, jak ona się męczy dzień po dniu. Dobra. O, przerażające. Przerażające jest to, że on takie rzeczy mówi i że on to mówi z takim spokojem i że go to tak naprawdę, że wiecie, że on się tak cieszy wręcz, że torturuje tą Milky. Ja jestem przerażony po prostu. Nie wiem, co mamy z tym zrobić w tym momencie, bo za bardzo nie wiem, jak powstrzymać go, żeby on tych głosów, jakby, żeby Milky tych głosów nie słyszała, nie wiem. Przesłuchajmy to jeszcze raz. No witam. Ktoś tu odnalazł sposób, jak się kontaktować. No nie ukrywajmy, znaleźliśmy sposób. Widzowie, jesteście genialni, że znaleźliście taki sposób. Jest git, dobra, przesłuchajmy dalej. Miło tak patrzeć, jak walczysz o nią. Ale niestety jesteście skazani na porażkę. No, ja bym nie był tego taki pewien, Lucyfer. Jeszcze zobaczysz, się nakryjesz nogami i tyle będzie. Głosy, które słyszy Milky, z Wkrótce ją wykończą i sprawią, że totalnie zwariuje. Tego się boję w sumie, no. Boję się, że to jest prawda, więc musimy jakoś powstrzymać te głosy, tylko ja sam jeszcze nie wiem jak. Jestem... nie wiem, nie mam pomysłu totalnie. Jak macie jakiś pomysł, widzowie, dajcie znać. A ty będziesz patrzeć, jak ona się męczy dzień po dniu. Nie, no dobra, ja nie jestem w stanie tego słuchać. No to jest taki chamski z jego strony, to jest taki chamski, że on takie rzeczy mówi. Nie wiem, ja w ogóle jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że on takie rzeczy robi, naprawdę. Dobra, widzowie, ja jestem w szoku, jestem przerażony, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Jedyne, co mi przychodzi teraz do głowy, to to, że na pewno będziecie pytać w komentarzach, co to jest za program, więc wam powiem, że program, w którym to obróciłem, to jest Ableton. Niestety jest to płatny program i dosyć drogi, więc niestety na waszym miejscu bym na niego nie patrzał, ale jest masa innych jeszcze fajnych programów, w których też się da tak obrócić. Więc na przykład Reaper jest darmowy, też się da obrócić. Dobra, wróćmy do Minecrafta może. Dobra, widzowie, jesteśmy w Minecrafcie i ja lecę w tym momencie do Milky, ponieważ widzę, że jest aktualnie na serwerze, więc pójdę do niej na chatę i po prostu z nią porozmawiam o tym wszystkim. No i, że tak powiem, puszczę jej to, powiem jej, co dokładnie tam się, że tak powiem, kryło, bo... no, że tak to ujmę, może być w lekkim szoku. Może być w lekkim szoku. Dobra, wchodzimy tutaj na chatę. Puk, puk, dzień dobry. Dzień dobry. Co to? Co? Głowa do góry, proszę się nie smucić. Mega, ale się wykrzywiłem, masz tak. I tak chodzimy. Dobra, słuchaj, ja przychodzę do ciebie, ponieważ odkryłem pewną rzecz. Pamiętasz te szepty, co tam w tym laboratorium moim nasłuchiwaliśmy? Nie, no co ty, nie pamiętam w ogóle, to nie tak, że cały czas je słyszę. A, no dobra, no to bardzo fajnie, ponieważ ja odkryłem, co tak naprawdę ten Lucyfer tam wtedy powiedział. No way, serio? Odkryłem to, tylko muszę teraz tak, muszę wejść w odpowiedni program i udostępnić ci ekran, więc już to robię. Proszę bardzo, i twoja dobra, reakcja. No. Będę zatrzymywać, albo nie, przesłuchaj to, co ja później jeszcze raz przesłucham. Dobra, no. No witam. Ktoś tu odnalazł sposób, jak się kontaktować. Miło tak patrzeć, jak walczysz o nią. Ale niestety jesteście skazani na porażkę. Głosy, które słyszy Milky, z czasem ją wykończą i sprawią, że totalnie zwariuje. A ty będziesz patrzeć, jak ona się męczy dzień po dniu. To fakt, Szczypson, co to ma być? Reakcja na żywo. Ja pierniczę. No way, no way. No to właśnie to tam było wtedy powiedziane. Widzowie mi napisali, żebym puścił to od tyłu i po prostu puściłem to od tyłu. Ja pierniczę. Ej, ja nie chcę, dlaczego mi to wykończę? Nie chcę być wykończona. Nie, właśnie nie, ograjmy to. Skoro już wiesz, że to macie wykończyć, to spraw, żeby to cię nie wykończyło. Wow. Po prostu... Ej, no moje życie jest inne teraz. Dzięki, Szczypson. Nie ma problemu, dobrze, patrz. Jezus, o kurczę. Ej, od razu mi lepiej, no już po prostu nie słyszę szeptów. Dzięki, Szczypson. Ej, patrz, co odkryłem. Donica się trzyma? To się nie trzyma. No powiedz, że fajnie to odkryłem. Fajnie to odkryłeś. Dzięki. Dobra, no czyli już naprawiliśmy cię. Ograliśmy Lucyfera. Już się czujesz dobrze. No nie, no ja sam jestem przerażony, ale nie wiem, jak ja mamy ci z tym pomóc. Nie wiem, w słuchawkach chodź, ciągle muzyki słuchaj. No słucham. Jak w USA chcę imprezę i basen w niej mieć. Dobrze, ludzi. No to widzisz, że to 100 piosenko na pewno nie zginiesz. Super, zarobiście. Umrę słuchając Paliona. Po prostu wymarzona śmierć. No co? Masz jakiś problem? Nie, nie mam żadnego problemu. Ja po prostu... No nie, no słuchaj, jakoś musimy znaleźć rozwiązanie tego. Ty siedzisz w tym bunkrze dalej tam, siedź se tam, nie wychodź stąd najlepiej. No wiem, no cały czas jestem tutaj w domu raczej. No to bardzo dobrze. Chyba, to tak mi się wydaje. To tak zrób, siedź tu ciągle na chacie. Ja będę szukać dalej jakichś rozwiązań i tak dalej i po prostu jak już coś znajdę, to no ci przyjdę i powiem, nie? Fajnie, dopóki mnie te szepty nie wykończą. Zarobiście, naprawdę. No nie, no ale dobra, no masz jakiś pomysł, co mam zrobić? No nie mam żadnych pomysłów, boję się. No to nie narzekaj. Aha, no to sorry. Tylko mogę umrzeć w każdej chwili. Spokojnie. Zarobiście. Ogarniemy to. Lucyfera? O, nie tematyzuj. Fajnie. Spokojnie, ogarniemy to. A chcesz jakąś informację powiedzieć Lucyferowi? Może on też słyszy twoje głosy? Powiedz mu coś. Ja myślę, że on wszystko słyszy. Powiedz mu się. Dobrze, Lucyfer. Mocniej z nim jedź. Głupi Lucyfer. Jeszcze. Dojedź go, zrównaj z błotem. Jesteś spróchniała tak jak wróżka zwariatkowa. No. Dobrze, dobrze z nim. Mam nadzieję, że będziesz mieć... A czekaj, on mi ciepło. Zimną poduszkę z obu stron w nocy. Oj, tak, tak. No. Głupi Lucyfer, szajciu. Masz IQ gąbki. Co? Jakie gąbki? No nic, Lucyfer ma IQ gąbki. Jakie gąbki? No gąbki, że on ma IQ gąbki. A IQ, dobra, nie słyszałem tego IQ i ja tak, ty mi mówisz, on ma gąbki i ja tak... Jakie gąbki? No, w mózgu ma gąbki. Mhm, rozumiem, rozumiem. Dobra, mam pomysł, co ci pomoże, zjedz se to. Czemu? Nie mogę. To pomaga na schizofrenię. To nie jest śmieszne, to nie jest schizofrenia, no. Tylko jestem opętana, rozumiesz? No dobra, to? No to też pomoże. Zjedz se. Nie mogę, bo ja jestem najedzona. No to czekaj, już to robimy. Zajmiemy się tym, zaraz. Ała! Nie moją nową zbrojkę. Weź. No. Już dobra, jesteś? Już, no. Ała! Jak samopoczucie? No do dupy, dlaczego mi to dałeś? Co to miało być w ogóle? Wiesz co? Ja się odrażam. Dobra, ja lecę szukać dalej rozwiązania jakiegoś tego wszystkiego, a ty się trzymaj, dobra? Nie pękaj, nie żygaj też, okej? Zeszła tam na dół. Dobra, widzowie, ja w tym momencie wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym materiale już jutro o godzinie 19:19. Pozdrawiam i wbijajcie na kanał vlogowy o 10:00 rano Backstage Teledysku. Elo!